Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, Panowie Ministrowie. Chiński strateg wojny powiedział, że strategia dowodzenia, strategia wojny polega na przebiegłości i stwarzaniu złudzeń. Projekt ustawy, który omawiamy, ma dużo przebiegłości i jeszcze więcej złudzeń. Przebiegłość to próba obejścia wady konstytucyjnej niewątpliwej poprzez dodanie słów rodzajów sił zbrojnych. A złudzenie to wrażenie, że dwa dowództwa będą lepiej realizować zasadę joint, zasadę sił połączonych, niż jeden sztab generalny. Panie ministrze, żeby osiągnąć zakładane cele, cele, z którymi się w znacznej części identyfikuje, trzeba albo pójść zdecydowanie dalej, czego nie polecam, albo pójść zdecydowanie bliżej, nie tak daleko, czyli nie dokonywać tak dalekich zmian, ale bardziej skoncentrować się na doskonaleniu. I to doskonalenie byłoby metodą osiągnięcia celów, które były zakładane w projekcie ustawy. My do spraw dotyczących bezpieczeństwa i obrony narodowej zawsze podchodzimy z wielkim namysłem. Nie muszę przekonywać o mojej osobistej filozofii życia i działania w tej sprawie. Ale myślę, że warto jest także posłuchać kilku głosów krytycznych. Panie ministrze, z tej mównicy wielokrotnie mówiłem słowa krytyki w bardzo łagodnym, bardzo spokojnym tonie, wskazując na słabości wcześniej podejmowanych decyzji. Wielokrotnie minister obrony, pana poprzednik, mówił: ja się mylę, przyszedł pan i pan to zmienił. Może warto właśnie z większym namysłem podejść do niektórych rozwiązań. Może warto posłuchać uwag, które rzeczywiście mają znaczenie merytoryczne. A wojsko podlega ogromnym zmianom i te zmiany powodują, że jest brak takiej rzeczywistej wewnętrznej stabilizacji. Nie jest tak, panie przewodniczący, z największym szacunkiem dla pana, że w ciągu ostatnich lat nic się nie zmieniało w zakresie systemów dowodzenia. Powstał inspektorat w ostatnich 10 latach, inspektorat wsparcia, powstało dowództwo wojsk specjalnych. Zlikwidowaliśmy to, co nazywane było okręgami wojskowymi, a więc zmian było bardzo dużo. Ja uważam, że warto skoncentrować się na tym, abyśmy wyeliminowali to, co jest formalnie słabe, a słabością poważną jest niekonstytucyjność. Warto skoncentrować się na tym także, aby podejmować decyzje, które w konsekwencji spowodują nie likwidację dowództw rodzajów sił zbrojnych, tylko ich usprawnienie i być może zmniejszenie i być może lepsze współdziałanie po to, żeby osiągnąć to, co nazywamy siłami połączonymi. Ale na pewno nie warto realizować tego, co nie jest w tej ustawie zapisane, a co już państwo planujecie, a mianowicie przenoszenie dowództw rodzaju sił zbrojnych, w tym także marynarki wojennej. Decyzje w tej sprawie zapadają w sposób zupełnie chaotyczny. Jeszcze niedawno pana poprzednik mówił o przenoszeniu dowództwa wojsk lądowych do Wrocławia. Jeszcze niedawno pan mówił, że nie będzie przenoszenia wojsk, dowództwa marynarki wojennej do Warszawy z Gdyni. Teraz jest koncepcja, żeby to przenosić. No naprawdę to jest po prostu chaos decyzyjny. Spróbujmy pomyśleć nad tym całościowo, spójnie i przedstawić rozwiązania, które będą zbliżały nas do osiągnięcia celu, ale nie będą wprowadzały tego chaosu. Wyznaczenie w czasie pokoju nowego, pełnowymiarowego organu dowodzenia na czas wojny. No naprawdę nie ma w tej chwili nadzwyczajnych zagrożeń. Nie ma takich zagrożeń, które powodowałyby, że musimy przygotowywać bardzo rozbudowany, centralny organ wojskowy. Dowództwo operacyjne w tej nowej formule nie będzie miało, przepraszam za określenie, co robić. Bo zaraz się wycofamy z Afganistanu. Chyba że chcecie wysyłać znowu gdzie indziej to wojsko. Oczywiście trzeba przygotowywać się na sytuację zagrożenia. Przygotowywać się na sytuację najgorszą.
ale nie w taki sposób, żeby rozdmuchiwać taką strukturę. Wcale nie będzie to tak, że wodzów będzie mniej, a więcej Indian. Ja, panie ministrze, wolę, żeby wodzowie byli na tyle rozsądni, tak podejmowali decyzje, żeby Indianie nigdy nie musieli wyciągać tomahawki. Żeby tomahawki nigdy nie były użyte. A więc rozsądek i umiejętność działania. Chciałbym powiedzieć także o wielu innych jeszcze słabościach. Czas na to nie pozwala. Ja mogę tylko stwierdzić, że w tej formule, mimo największego zrozumienia dla idei, ten projekt ustawy nie może być przez nas poparty. I zgłaszamy, pani marszałek, wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, mając świadomość, że składane propozycje są propozycjami nigdzie nie przećwiczonymi, że są to propozycje, co do których nie zastosowano formuły gier decyzyjnych, gier strategicznych, które dałyby szansę odpowiedzenia na pytanie, czy nowy system jest sprawny, jest skuteczny i lepszy od aktualnie obowiązującego. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle.